Dzień dobry, dzień dobry. Plan na dzisiaj. Plan na dzisiaj, słuchajcie, jest taki jak plan wczorajszy. A mianowicie zawiodłem terapistkę, muszę odzyskać jej zaufanie, a w związku z tym muszę oddać jej parę kluczy. I słuchajcie, został jeden klucz. Klucz tak naprawdę niewiele warty. Czyli klucz do pokoju magazynowego na stacji paliw. Pewnie kojarzycie ten klucz. W pokoju magazynowym chyba są dwie torby medów. O, nie ma tam nic fajnego, nic wow, ale po prostu ta misja blokuje mi, żeby zacząć u niej wbijać po prostu kolejne prestiże. A chciałbym na przykład taki kuferek, na przykład na medy i tak dalej. Więc plan jest taki. Wczoraj dość dobrze to szło. 5-6 razy byłem na stacji. I to tak, w nocy, w dzień. Klucza nie znalazłem. Podobno powinien tam być pod stołem kierownika tej stacji. Ten klucz udało mi się znaleźć nawet drugi kierownika stacji, ale niestety w dalszym ciągu nie mam do tego cholernego magazynka na stacji, więc spróbujemy to dzisiaj. Z jakim skutkiem? Dzisiaj dość wcześnie gramy. Wczoraj grałem późno, o południowo-wieczornych porze. Nic to nie dało. Może dzisiaj wcześniej coś się ruszy, albo wręcz przeciwnie. Będę się wywalał co rajd. Zobaczymy. Później ewentualnie Lighthouse. Chociaż nie do końca tą mapę ogarniam, ale trzeba się uczyć, bo nauka to potęgi klucz, pamiętajcie. Może las o oznaczanie stacji meteorologicznych. No zobaczymy po prostu, jak to się poniesie. Przede wszystkim zobaczymy, ja przede wszystkim się zaraz przekonam, jak na customsach w dniu dzisiejszym będzie. Dobrze, przydługi wstęp, ale teraz coś zrobię, słuchajcie. Teraz mianowicie uczynię ten stream ładniejszym. Jak to się robi, żeby obraz był ładniejszy? Właśnie tak. Podobało się? Idealnie bym powiedział. Idealnie. Teraz jest idealnie. Zapraszam.
Wybaczcie, ale rzeczywiście jest za ciemno. Wczoraj grałem też wieczorem, a teraz na monitor. Słuchajcie, niewiele widzę. No, nie za dobrze to wygląda. Zobaczymy, co dalej.
Эй, земляк!
to no jowa. Прямо, дикий пидорас! Контакт! I jak zwykle nie ma tego klucza. Trochę to staje się nudne, słuchajcie. Ja zaczynam zastanawiać się, czy rzeczywiście ten klucz tu się respi. No ja nie mam do niego szczęścia najmniejszego, słuchajcie. Jeśli ktoś ma jakieś pomysły, sugestie, ja dlatego przeszukuję też skawy oczywiście, bo one mogą mieć po prostu przy sobie ten klucz, bo na stacji, no jak widać. Kurczę. Stacja nie oddaje mi.
Ублюдок, твою. А ну иди сюда, говно собачье. Решу. Пацаны, нахуй! Сука! Давай, 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 давай
Siemka, siemka. Wiesz co, nie, no to znaczy różnie ci powiem, wiesz, różnie. Czasami po prostu wychodzę, słuchaj, z gry odpalam ją na nowo, no nie. Ale zostaje po prostu jeden na europejskich serwerach, ale tak. Różnie powiem ci, no. Czasami rzeczywiście długo, tak. Ale po prostu trzeba wychodzić, nie? I rotować cały czas, no. Jak tam? Jak tam ci idzie? Coś tam wbijasz powoli, widziałem. No wiesz, ja szukam tego klucza, widzisz, znowu byłem na stacji, gdzie powinien się respić. Ja już nie chcę liczyć, który raz. Ósmy, dziesiąty. I nie ma klucza, nie mogę go znaleźć. Nie mogę też go kupić, co jest ciekawe. Wrzucamy na szybko, tak? Prawda jest taka, że rzeczywiście powinienem coś posprzedawać. Bo dusza chomika jest we mnie mocna i silna. Oj, tak. Fajny nawet ten AK, fajnego można, dobrze go można zrobić. No, przyjemna broń. Dobra, schowamy do plecaka. Przecież w plecakach nie wynajduję broni, więc trzeba na zewnątrz jednak trzymać. No dobra, jakoś to poszło. Jaką on tu ma? Aha, afiomety ma. A nie, czekaj, gdzie on ma te afiomety? Moment. Kurde. Nie ma, to coś mi się pomyliło chyba. No dobra, spróbujemy może jeszcze raz, słuchajcie, aczkolwiek, no mówię, to jest troszkę deprymujące, zniechęcające. Co my tu mamy? Co to jest? Kila? Nie. 114 też pokój, ewentualnie, ale on jest, no, węzeł transportowy. Powinienem iść na węzeł transportowy. Ale, dobra. Ja bym od razu długą drogę robić, nie? Znaczy, przepraszam, stawkę w tej czapce i w tym. Może rzeczywiście tak pójdziemy ubrani. Raczej. Dużych pieniędzy. Raczej nie spodziewam się tu sukcesu wielkiego, ale można by pójść. Gdzie jest ten pistolecik jeszcze? A, nie bierze pistoletu, proszę. A co z tym pistoletem jest nie tak? Halo? A dlaczego tak? No zobaczcie, poszedł z rajdu, ale za duży syf. Nikt go nie chce. Okej. Okay. Piękny ten miszmasz tutaj mam, słuchajcie. Ojku, jojku. Bardzo dobrze mi się gra, słuchajcie, tym kałaszkiem. Naprawdę dobrze.
Dobrze, może jeszcze raz spróbujemy tutaj. Jeszcze trochę pokusimy los, słuchajcie, nie? Jeszcze trochę pokusimy los. Down. Może odpuszczę stację, trzeba by przeszukiwać po prostu pomieszczenia. Dormsy chyba, nie? Bardziej Dormsy, tak. Chyba tam muszę chodzić. Zobaczymy.
ваша дочка! Ваш петух! Stacja jednak kusi. Oj, kusi ta stacja. Chyba jeszcze raz pójdziemy na stację. Oj.
Powiem tak, występowanie tego klucza tutaj uważam za wielki skam, no bo naprawdę chyba, no nie, no nie, no to chyba, że go źle szukam. Pewnie ktoś powie, jak go należy szukać. Źle się schylam albo coś, bo naprawdę... No nie, to już jest bez sensu się robi po prostu. Bo serwery muszę zmienić na jakieś, nie wiem, z Zimbabwe. Niedobrze. Трахать тебя и всю семью, говно собачье! Жлоб вонючий!
Вона! Te skawy już były zbyt przejęte moją osobą, te granaty już za blisko latają. Kurczę, miałem do domków i chyba domki jednak. Skusiłem się znowu na tą stację, słuchajcie. I raczej nie jestem zadowolony. Klucza nie ma. Okej. Okay. Nie wiem, czy coś tu chcę brać takiego. Kto by nie lubił misia, słuchajcie? No pewnie, że tak. Koniecznie. Chyba skorzystamy, ale jest 8 minut. Dobra, pójdziemy tutaj. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Jest jakiś gracz. Widzę, że skaw leży na zewnątrz. Tak.
kolejny raz stacja i kolejny raz niepowodzenie bym nazwał. Kurczę. Dobrze, stację chyba na chwilę odpuścimy, słuchajcie. Wezmę jakieś klucze na dormsy. Parę tam, parę mam. Niestety nie mam tych najważniejszych. Dobra, zrobimy, słuchajcie, plecak. Aha, nie zrobimy. Chciałem powiedzieć, że zrobimy plecak z uszankami. No tu już jest większa szansa, by trochę ich schować. Na te misje, na które nie mogę się wybrać. Kojarzycie. Aż kurczę. Tak, na te misje, co to nie mogę wybrać się. No i super. Flaszka. No, no, misia nie możemy oddać, nie. Misia będziemy bronić za wszelką cenę. Kurczę, no to nie jest czas, żebym teraz zajmował się jakąś sprzedażą, bo to jest nudne i niepotrzebne. Wam. Dobra. Thank you.
Przydałoby się posiadać coś na klucze, prawda? Zdecydowanie, słuchajcie, już w tym momencie tak. Natomiast no kosztowna by to była zabawa, tak? Bo to trochę na dokumenty. Ja rozumiem, że tu klucze też można chować, tak? Z tego co kojarzę. Czy też nie? A to organizer? Organizer jest na ile? Na 16. No tak samo. Tylko że są same klucze, tak? O kurde, to, słuchajcie, ceny są szalone. No, 10, 10 razy 20, to już macie 200 tysięcy. 200 tysięcy. O kuźwa. No. No nie, nie, nie. A tutaj, czekajcie, by to było 48, no to spoko, nie? Lew pewnie dużo. 122, no. Kurczę, i 4 konie. No to by wyszło taniej w sumie, słuchajcie. To by wyszło taniej, nie? No. No dobrze, spróbujemy, czy polecimy. Na razie nas dobrze tu loguje. Odpukać. Ja już powiedziałem to, czyli już zepsułem magię. Dobrze, granaty. Mamy granaty. Chyba jednak nie. No dobrze. Chyba 3 to jest maksymalnie, nie? Na dzień. No i zauroczyłem. Teraz mi będziemy długo też szukać serwerów. Tak jest. Właśnie tak. Lądwa Polaka. Oczywiście. Tylko żart. No to wychodzimy, bo takie czekanie nic nam nie da.
Oj, będziemy musieli coś pokombinować. Ten... Morderca, opiej. Szkoda, bo takie oczekiwanie długie to wytręca z takiego, nie chcę powiedzieć transu, jeżeli chodzi o granie, ale każdy, kto gra, to chyba wie, co mam na myśli, prawda? W każdej grze jest coś takiego, że można kogoś wytrącić z gry, tak? Dobrzy trenerzy nawet wiedzą, kiedy właśnie wziąć przerwę techniczną i tak dalej. No. Tak. No niewiele nam to dało. Mi to niewiele dało. Oj, oj, oj. Nieładnie, nieładnie. No dobrze, Polak. Mi też długo szuka. Zatem odwiedźmy kryjówkę, ale teraz chyba nie mam ochoty nic robić. Tam wystarczy na dwójkę. A zresztą zobaczmy, co ja tu robię. Ok, do emeczki. Ale całkiem taka przyzwoita chyba jest. Przynajmniej dla mnie. Też no nie do końca, no bo czwórka już niska. Ok. Dobra. Chciałbym lepsze łóżeczko. Aha, czyli generator ogrzewanie plus on na trójce. Wow. O, to musi być cholernie wszystko drogie, nie? No jej. Może więcej. Ceny, słuchajcie, są obłędne. Ceny po prostu są jakieś masakryczne. I teraz tak, te ceny chyba są takie tylko na PVE, prawda? Coś mam takie wrażenie. Że w PVP chyba te ceny nie są tak wysokie. Musiałbym zobaczyć. Ale tak mi się coś wydaje.
To jest cholernie drogie, no ale ja potrzebuję z kolei tego, więc nie będę. Okej. Dobra, ale nie po to tu jesteśmy, by oglądać kuźwa piwnicę. Sprawdźmy, czy możemy zagrać. Okaże się, że rzeczywiście będę w nocy grywał. No. Noc jest chyba najlepszym jednak. Nie ludzi po prostu jest na serwerach, tak? Nocy w nocy, mówię o serwerach oczywiście europejskich. A może dzisiaj na amerykański się wbijemy, co? O tej godzinie. Chociaż o tej godzinie na pewno już też jest sporo grających. Dobrze, zobaczymy jeszcze jedną woltę zrobimy. Sprawdzimy inne te serwery. Sobie sami pozaznaczamy coś tam. Zobaczymy, czy to nam pomoże. Chociaż jest tak piękna pogoda, że najlepiej, słuchajcie, to by było po prostu wyjść na świeże powietrze, na słoneczko, witamina D, te sprawy. Nie siedzę tu jak idiota. Albo nie jak idiota. Ale siedzę tu. Russia today. Okej. Okay. Afryka dzika. China. Tylko na amerykańskiej czasami tak jest, że jak pójdzie wysoki ping, no to stoję w miejscu i mnie wyrzuca, nie? No ale sprawdźmy. To już było ostatnie rotowanie, słuchajcie. Dziękuję bardzo. Zobaczymy, czy to coś dam. To jest zdecydowanie jedyny minus, no bo jeżeli już zrozumiałbym powiedzmy do dwóch, może nawet trzech minut, jeżeli chodzi o PvP, ok, natomiast PvE wydaje się, że powinno to działać lepiej, prawda? To jest i to mi się nie podoba. O nie, nie, nie. Chyba, że taki szybki to był stream. Dwa razy stacja paliw, dwa razy zero klucza. Pełny sukces. Tak jest. I rzeczywiście będzie trzeba tylko nie w nocy siedzieć. Może nawet lepiej wieczorem czy w nocy, słuchajcie. Póki jest pogoda. Jakiś rowerek można pyknąć tej rzeczy, nie? Tu. A możemy spróbować w nocy, ale kurde, no to nic nie widać. No jest takie, wiecie, w tej nocy to tak. Tym bardziej, że mam jasno w pokoju i słoneczko piękne. Nawet jak są żaluzje, to niewiele pomaga. A to 25 minut. One są chyba okrojone, co? One są krótsze, słuchajcie. Las, na przykład, no las 25 minut to jest malutko. A zobaczcie, a 35 minut Ground Zero, gdzie Ground Zero jest małą mapą, nie? Bez sensu to jest, zobaczcie, uważam. Też tutaj, nie? Na przykład Ground Zero 25, super.
Ulica Tarkowa 50. Okej, okay, no to tu spoko, aczkolwiek też brakuje czasu. Natomiast te 25 minut, no tutaj 15, 25 minutówki, latarnia 30, wybrzeże 35, no to słabo powiem wam, 27. Ciekawe, z czego to biorą? Dlaczego tak, a nie inaczej? No, poważnie. Jakieś teorie na ten temat? Ktoś ma? O. Dziękuję. Dziękuję, panie Nikita. No i znowu ta stacja kusi, no ale chyba damy spokój sobie, co? Raczej tak.
No, to było idealne. Nie widziałem go, widzieliście to? Ja pierdzielę. Ha! Sid Cobra, słuchajcie, Sid Cobra, nie ma żartów. Ależ on to zrobił. Wow. Pięknie. Okej. Tu nawet nie mam co powiedzieć, nie? Tu chłop poszedł pięknie, słuchajcie. No, kurna. Wow. Wow. Za wolno. Nie wiem, biegłbym chyba. No to próbujemy, no to tym bardziej, nie? Słuchajcie. To podnosi stawkę. Ja, to był moment. No dobrze. Z tym szpejem już tak długo chodziłem. Okej. Za długo widocznie. Dobra, jest. Sprawdzimy. Sprawdzimy, słuchajcie, nową amunicję. Ależ to się narobiło, słuchajcie. Kurczę. No to podejście tutaj to był tak z buta dostałem, nie? Tak prosto w ryj, tak pyk. Widzieliście sami zresztą, nie? Co się wydarzyło? No, nie przyglądałem się chyba. Tak. Chyba za słabo się przyglądałem, słuchajcie. Naprawdę, no to jest w ogóle jakiś syf. To powinien wyrzucić. To w ogóle nie powinien tym grać. Dobra, czekajcie. To by trzeba było sprzedać. Doładuj. Jeszcze mam tego więcej. Jakże mam tego więcej, to. O kurde, ja tego mam. Aha, już tyle, dobra. Dobra, i to będzie do sprzedania. To nie. Tego nie chcemy. Tego nie chcemy. Fiolety, soski. Okej. Okay. Dobra, jeszcze tu 30. Tak kusiło i trzeba było dać się skusić, nie? Chyba na to wychodzi. No ale. Wow. No, poszło to nieźle. Dobra, on tu kupi. No Jezu, ale kwoty to są takie, że ho, ludzie. 3200. Aha, no tutaj do 600. Dobra, panu mechanikowi. Solid. Jakuju, do popatrzenia. Dobra, ale mam mało amunicji, coś mamy. Czekajcie, to pewnie można kupić, bo skoro. No właśnie. Bo skoro ktoś to robił. Skoro można to wytwarzać samemu, no to. Właśnie tak. Dobra, pójdziemy na tej amunicji.
Czas pokaże. Szkoda tych granatów chyba tylko bardzo. Ale koleś stał normalnie na dole w tym. Skubaniutki, no. Skubaniutki. Tam brzem. Ja pierdzielę. Dobra, moment. O, miałem mieć słuchafony, słuchajcie. Czemu ja bez słuchafonów biegam? Halo, halo. Dlaczego właśnie tak? Dobra. O, cześć, cześć. No, tak, tak, właśnie tak. Właśnie tak. Dobra, jakiś żart, żarełko. Dobrze, do niewdzięcznej pani terapistki pójdziemy, która nas nie lubi, bo jej klucza nie oddaliśmy i cały czas ma pretensje o to. Okej, okej. Dobra, mamy to. Aha, dobrze. A moment, czekajcie. Ja zupełnie leczenia takiego nie mam, kurde, mam. To mam... jedno szycie tylko zostało, wow. To dużo, to grubo. Chwileczkę. Dobra, to gdzie to musi być? Dobra, nigdzie, okej. Hej, naprzód marsz, proletariat. O, dziękuję bardzo. Czy tu widzę na hełmie mam stelaż zamocowany. Mogę go zdjąć w sumie. Ale nie ma to znaczenia większego. Z tego okna zginęliśmy.
Nie wiem, w których pokojach jest coś fajnego, tak otwieram wszystkie. Oprócz tych, gdzie nie mam kluczy, oczywiście. Zawsze to jakiś klucz, którego nie miałem, ale to nie jest ten, który by mnie tak uradował bardzo. Sto czternaście chyba potrzebujemy.
No czekał na mnie. Wziął i czekał. Kuźwa, nie oddał jeden strzał, słuchajcie. Ale... No skutki opłakane. Pięknie mnie trafił. Wow. Skubaniutki. Robię tak jak tamten, co mi przez okno, nie? Tamten był dobry. Jedny strzał. Pyk.
Nie mamy czasu, nie mamy czasu, słuchajcie. Trzeba po prostu wychodzić. Trzeba się ewakuować niestety. Także no niestety, ani na stacji paliw, ani tutaj, no wiadomo, nie byłem we wszystkich pomieszczeniach, ale na razie klucza nie ma, zero. Tarkow ja, nie wiem, już chyba 3-0. Klucz jak święty Graal jest dla mnie powoli. No, niedobrze. Oj, niedobrze.
Zdecydowanie muszę tutaj przewietrzyć, słuchajcie. No ale okej. Może polecimy jeszcze raz. Zobaczymy z jakimś skutkiem. No coś te klucze na mnie wpadają. Teraz praktycznie przeszukałem cały ten, nie? No nie, bo jeszcze dwa piętra zostały. Kłamie, nie przeszukałem całego. Tym bardziej, że nie mam kluczy. Ale zobaczymy, no. Lecimy jeszcze raz i no dwie godziny chyba wystarczy na dzisiaj póki co. W sumie ta prawa strona mapy, tam nie chodzę, tam by trzeba było też pofatygować się. Tylko czasu, mało czasu jest. One są naprawdę okrojone te mapki, chyba pod kątem PvE odnośnie czasu. Oj. Koleś wyprzedził mnie na drzwiach, widzieliście to?
To jest niesamowite. Kurwa, nie wiem, gdzie on jest. Co się tu odpierdziela? Niesamowite. No naprawdę, chłop miło mnie wyprzedził mnie na schodach. Rewelacja. Ja pierniczę. No dobra. Musimy to poczyścić. Kurde! Chłopie, no ile? Kurteczki? Nic.
Smokers arrive. Our guy's down. Guys.
No niestety, niestety, słuchajcie, chyba tego klucza dzisiaj, a przynajmniej na pewno nie w tej sesji, nie osiągnę. Trochę połaziliśmy, trochę dwa klucze chyba znaleźliśmy, natomiast no nie ten właściwy niestety. No cóż. No cóż, no cóż, no cóż. Gra wciąga, gra długa będzie. Nie ma co się też denerwować, prawda? Powolutku. Dobrze, słuchajcie, strumyk zamykam. Kończymy na tą chwilę. Nie wiem, czy później będę odpalał strumyk, ale sobie pogram. W każdym razie tym, co byli, dziękuję. Nawet za tą chwilę, jak zerknęli. Tym, co będą i doczekali do tego aż momentu, gratuluję, dziękuję. Trzymajcie się. Na razie. Hej, hej.